Międzynarodowy Dzień Muzyki. Bydgoszcz informuje. Wybitni przedstawiciele świata muzyki zostali nagrodzeni przez prezydenta Bydgoszczy z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. Bydgoszcz to przecież miasto muzyki z wieloma ważnymi instytucjami. Akademią Muzyczną, Filharmonią Pomorską, Operą Nowa, znakomitą Szkołą Muzyczną imienia Artura Rubinsteina i ważnym dla bydgoskiej sceny Miejskim Centrum Kultury. Ich dyrektorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wręczył także nagrody. Otrzymali je Natalia Tyrańska i Aleksandra From z Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej, Ewelina Jaworska i Szymon Rona, oboistka i tenor z Opery Nowa, profesor doktor habilitowany Anna Nowak z Akademii Muzycznej, Zdzisław Dworzyński, nauczyciel gry na Fagocie w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych, Andrzej Gawroński z Miejskiego Centrum Kultury oraz niezwykle popularny raper BDOS. Zarówno miasto, jak i Miejskiemu Centrum Kultury, jak i wszystkim, którzy nas wspierają którzy sprawiają, że takie wydarzenia jak te się odbywają, bo to dla mnie jako dla Bydgoszczanina jest naprawdę bardzo ważne i dziękuję bardzo. Czytaj więcej na www.bydgoszcinformuje.pl